naprawdę bardzo przykra konstatacja, że sprowadziliśmy Unię Europejską do tego woreczka, worka euro, które mają nam pomagać w rozwoju. Więc warto, zresztą ta sama opcja bardzo często mówi, żeby wrócić do korzeni. Więc warto wracać do korzeni, ja mam nadzieję, że tego powrotu do korzeni dzisiaj nie zabraknie. Odniosę się do tego, co pan marszałek mówił, też być może, i to jest takie pierwsze słowo mojego wstępu. Ja czuję się absolutnie, nie jestem pierwsza, która to mówi, kupiłam to od kogoś, gdzie słyszałam z komisji, ale bardzo mi się to podobało. Ja czuję się Europejką, Polką i Ślązaczką. Z naciskiem na to środkowe. Ja kocham mój kraj, nigdy nie chciałam stąd wyjeżdżać, nigdy. I nigdy stąd nie wyjadę. Natomiast to są trzy równorzędne człony. Europejką, Polką i Ślązaczką. I uważam, tak jak pan marszałek, że ten regionalizm w Unii Europejskiej, powiem o tym tylko jedno zdanie, jest niezwykle ważny. Ja, jak państwo wiecie, przez jakiś czas pracowałam też w Urzędzie Marszałkowskim na Śląsku i to jest rzecz, która też określa Unię Europejską, a szczególnie tak duży kraj jak Polska w Unii Europejskiej. Struktury regionalne, subsydiarność, to jest coś niezwykle ważnego dla Unii Europejskiej. Drugą rzecz, którą chciałam powiedzieć na początku, to, że dla mnie dwie daty, mianowicie rok 89, ja mam 53 lata, 89 i 2004, to są daty, które określają moje życie. To są daty nie tylko historyczne, ale i emocjonalne dla mnie. I to, że mówię, że jestem Europejką, Polską i Ślązaczką, jest dla mnie niezwykle ważne. Tak ważne dla bardzo dużej części Polaków. Państwo powiedzą, że Polska i Polacy są jednym z najbardziej proeuropejsko nastawionych narodów. Pomimo tego, co teraz słyszą naokoło siebie, oczywiście jestem świadoma tego, że i półprawdy, i kłamstwa bardzo często powtarzane mogą drążyć skały, ale jednak wierzę w to, że te 70, ile jeszcze blisko 80% Polaków, którzy mówią, że są za Unią Europejską, że są proeuropejscy, w takiej liczbie pozostaną jeszcze przez następne długie lata, bo to jest naprawdę niezwykle ważne, to w Europie bardzo widać.